Proszę Państwa, przyszła taka pora roku, kiedy łatwo o infekcje, kiedy łatwo o zakażenia wszelkiego rodzaju, o przeziębienia, które stanowią większość problemów naszych zdrowotnych o tej porze roku. I będzie się to ciągnęło przez kilka miesięcy, zasadniczo do ciepłej wiosny, z przerwą taką mniejszą, większą, w zależności od tego, czy będzie mróz, czy nie. Warto wobec tego porozmawiać na ten temat, w jaki sposób możemy poprawić funkcjonowanie naszego układu odpornościowego, bo przecież to on jest odpowiedzialny za wspomaganie naszej odporności. Proszę o slajd kolejny. Zanim będę mówić o naturalnych substancjach, które mogą wspomagać nasz układ odpornościowy, ważne jest, żebyśmy sobie kilka rzeczy uświadomili bądź przypomnieli, jeśli chodzi o nasz układ odpornościowy. Przede wszystkim należy pamiętać, że mamy go w całym organizmie. Mamy go zarówno w skórze, w błonach śluzowych, w jelitach, a szczególnie mocno rozwinięty jest tam, gdzie mamy kontakt w naszym organizmie ze środowiskiem zewnętrznym, czyli na przykład jelito, skóra i drogi oddechowe. Ten układ odpornościowy kształtuje się, zaczyna się kształtować jeszcze zanim przyjdziemy na świat. Jego podstawowym zadaniem jest chronienie nas przed wszystkim, co obce. A więc przed bakteriami, wirusami, infekcjami grzybiczymi, pasożytniczymi, pierwotniakowymi, ale też on ma nas chronić przed naszymi własnymi uszkodzonymi komórkami. Żeby na przykład uszkodzona komórka nie dała początku nowotworowi, chorobie nowotworowej. I w rzeczywistości nie można oddzielić tych części układu odpornościowego, które mają konkretne zadania, od siebie, bo to jest jeden skomplikowany nasz układ odpornościowy. Możemy natomiast powiedzieć sobie, że odporności, rodzaju odporności mamy dwa. Jedna odporność to jest odporność wrodzona. Natychmiast po przyjściu na świat nasz organizm potrafi rozpoznawać wszystko, co nasze i co nie nasze, i to, co jest nie nasze, specjalne komórki układu odpornościowego, które mają zdolność do fagocytozy, czyli pożerania, próbują po prostu zniszczyć wroga, zjadając go, pożerając, czyli inaczej fagocytując. To jest odporność nieswoista, czyli niszczymy wszystko, co nie jest naszymi komórkami. Nasz układ odpornościowy niszczy. Drugi rodzaj odporności to odporność swoista. To już jest odporność przeciwko konkretnym patogenom, przeciwko konkretnym bakteriom, przeciwko konkretnym wirusom, pasożytom, czy no także przeciwko naszym komórkom uszkodzonym, chociaż w tym wypadku działa raczej odporność nieswoista. I tej odporności swoistej my się musimy nauczyć. Nasz organizm musi się nauczyć. Jak przychodzimy na świat i mama karmi nas mlekiem swoim, mlekiem z piersi, to otrzymujemy przeciwciała, bo to jest właśnie ta broń biologiczna wytwarzana przez odporność swoistą, te, które sama umie produkować. I dopóki dziecko jest karmione piersią, a szczególnie w pierwszych dniach i tygodniach życia dziecka, odporność swoistą otrzymujemy od matki. Odporność swoistą własną nabywamy wtedy, kiedy kontaktujemy się z bakteriami bądź wirusami, które mogą u nas wywołać chorobę i ją przy pierwszym kontakcie często wywołują. Ale także odporność swoistą nabywamy wtedy, kiedy na przykład przyjmujemy szczepionkę, bo najczęściej ta szczepionka to są fragmenty
bądź martwe drobnoustroje, bądź fragmenty drobnoustrojów, bądź osłabione drobnoustroje, z którymi organizm, rozpoznając te obce właśnie, obce komórki, obce struktury, uczy się walczyć. I proszę Państwa, te odporności, a przede wszystkim odporność nieswoistą, która z kolei pobudzi odporność swoistą, możemy wspomagać w sposób naturalny. Ale jeszcze kilka słów, dlaczego warto to robić i dlaczego bardzo ważne jest, żeby stymulować odporność i żeby nie używać za wcześnie preparatów syntezy farmaceutycznej do przywracania zdrowia, szczególnie u dzieci. Otóż proszę zobaczyć na dane na tym slajdzie. Przepraszam, bardzo proszę o zmianę slajdu, mówię na który, bo tutaj się zagapiłam. Układ odpornościowy, który współpracuje z układem hormonalnym i nerwowym. Następny, odporność nieswoista, jest wrodzona, działa natychmiast po przedostaniu się bakterii, wirusów i grzybów do organizmu. I przełączamy na następny slajd, odporność swoista. I kolejne, rozwój kompetencji układu odpornościowego. Zapominam, że nie ja przełączam u Państwa slajdy, bo z taką sytuacją spotykam się chyba po raz pierwszy. Otóż proszę Państwa, odporność humoralna, mam nadzieję, że mamy odpowiedni slajd. Slajd jest z takimi dwoma dzieciaczkami, ze zdjęciami dwójki dzieciaczków. Tak, zgadza się. O, dziękuję za potwierdzenie głosowe. Bardzo, bardzo przepraszam, że zapomniałam o potwierdzeniu przerzucania slajdów. Proszę spojrzeć na te dane, które tutaj są wymienione po prawej stronie. Kiedy to się nasz układ odpornościowy rozwija? Otóż proszę Państwa, układ odpornościowy rozwija się, jeśli chodzi o wytwarzanie niektórych rodzajów przeciwciał, już w wieku 12 miesięcy, ale jeśli chodzi o pełną dojrzałość, wytwarzanie wszystkich rodzajów przeciwciał, a także wytwarzanie odporności komórkowej, to pełną dojrzałość uzyskuje około 12 roku życia. I jeśli my wcześniej będziemy układ odpornościowy wyręczać w postaci podawania na przykład antybiotyków, które nie zawsze są konieczne, no to układ odpornościowy nie nauczy się walczyć. To tak, jakbyście Państwo nie uczyli dziecka jedzenia nożem i widelcem, jakbyście Państwo nie uczyli go, że trzeba sobie ukroić samemu chleb i jak to zrobić, czy jakbyście nie uczyli Państwo pisać i czytać. Na wszystko jest pora, na wszystko jest czas, ale jeśli dziecko będziemy wyręczać, ono się nie nauczy, bądź nauczy się, ale nie w pełni. I identycznie jest z naszym układem odpornościowym. Jak będziemy go wyręczać przed 12 rokiem życia, to on nie rozwinie się w taki sposób, w jaki mógłby się rozwinąć. A bardzo nam na tym zależy, żeby osiągnąć w pełni sprawny układ odpornościowy. Proszę o następny slajd. Przy każdej infekcji mamy pewne objawy w organizmie. Czy to miejscowe, jak się skaleczymy, czy to uogólnione. Lekarze powiedzieliby z łaciny kolor, kalor, tumor, donor. Natomiast my powiemy tak, że jak mamy miejscową infekcję, to miejsce, gdzie przedostały się bakterie, jest zaczerwienione, gorące, obrzmiałe i boli. Jak mamy infekcję w całym organizmie, to mamy rumieniec na twarzy, jesteśmy rozgrzani, rozpaleni, mamy obrzmiałe przede wszystkim te elementy, gdzie bakterie się bądź wirusy się zadomowiły, więc na przykład śluzówki układu oddechowego, czasami śluzówki nosa, gardła, no i wreszcie ból.
Ból, który albo obejmuje miejsce, gdzie drobnoustroje właśnie się rozwijają, albo na przykład jest to ból mięśni towarzyszący często infekcjom wirusowym. No i właśnie, proszę Państwa, mamy tutaj coś takiego jak wzrost temperatury. To jest też objaw zapalenia i on nie jest objawem złym. Organizm podnosi temperaturę, żeby skuteczniej walczyć z drobnoustrojami, bo na przykład część drobnoustrojów nie jest w stanie żyć w podwyższonej temperaturze. I wtedy mówimy o tym, że infekcja się sama ogranicza. Dlatego nie jest dobrym pomysłem, żeby na przykład dziecku od razu, jak ma 37 stopni z kreskami, obniżać temperaturę przy pomocy paracetamolu czy innych środków. Najpierw spróbujmy naturalnie. Najpierw spróbujmy podać mu herbatkę z lipy. Najpierw spróbujmy podać mu herbatkę z malin. Najpierw spróbujmy zrobić chłodny kompres na czoło na przykład. Nie obniżajmy od razu temperatury, bo zmniejszamy skuteczność organizmu w walce z drobnoustrojami. Proszę o zmianę slajdu. A jak, proszę Państwa, naturalnie wspomagać układ odpornościowy, żeby działał skuteczniej? Mówimy o wspomaganiu układu odpornościowego, który możemy zastosować u dzieci, nawet bardzo małych, ale też ten sam sposób możemy zastosować u osób dorosłych. Wszystkie te substancje, o których teraz będę Państwu mówiła, są bezpieczne dla naszego organizmu. I tak, proszę następny slajd. I tak na tym slajdzie, to jest też test, czy Państwo macie właściwy, czy Państwo widzicie właściwy slajd. Na slajdzie powinniście Państwo widzieć jeżówkę purpurową. To jest to, co widzicie. Cześć, na zdjęciu. Widzimy. Natomiast w fitoterapii używa się też jeżówki bladej i jeżówki wąskolistnej. Jeżówki są roślinami, które nie rosną u nas dziko i które zostały do nas sprowadzone z Ameryki, gdzie leczyli się nimi Indianie. Stosowali je we wszystkich infekcjach, a nawet stosowali je do leczenia ran. Jeżówka zaczęła być popularna w Europie w latach 70., 80. XX wieku i wtedy rzeczywiście była bardzo popularna, szczególnie u dzieci, natomiast później przyszedł taki czas, kiedy troszkę o niej zapomnieliśmy u nas w Polsce, natomiast preparaty z jeżówki są jednymi z częściej kupowanych na przykład w krajach niemieckojęzycznych, w Niemczech, w Szwajcarii, ale też dość dużo na przykład w Holandii korzysta się z preparatów z jeżówki. Proszę o zmianę slajdu. Przebadano, zrobiono bardzo wiele badań, jeśli chodzi o sprawdzanie jeżówki. I wyniki nie były jednoznaczne. Wykazywano, że jeżówka działa, inne badania wykazywały, że jeżówka nie działa, ale po przeanalizowaniu badań okazało się, że owszem, jeżówka jest skuteczna, preparaty z jeżówki, tylko trzeba pamiętać, jak ją stosować. I po przeanalizowaniu badań, które były zrobione prawidłowo, okazało się, że po zastosowaniu jeżówki o 58% średnio spadała częstość zachorowań na typowe przeziębienia, na typowe choroby przeziębienia, przeziębieniowe, a czas trwania przeziębienia, jeżeli już nawet wystąpił, był krótszy. Co prawda to nie jest taka znaczne skrócenie o 1,4 dnia, niemniej jednak, jeśli jesteśmy przeziębieni przez 4-5 dni, jest to jednak zmiana istotna, ale najważniejsze, że 58%, w 58% ten wystąpił spadek zachorowania. Ale proszę pamiętać, że jeżówka ma pobudzić nasz układ odpornościowy, ale przed zachorowaniem. Jeżeli będziemy jeżówkę podawać w trakcie zachorowania, efekty będą znacznie słabsze albo w ogóle ich nie zaobserwujemy.
Po przeanalizowaniu badań stwierdzono, że jeżówkę powinno się stosować przez okres nie dłuższy niż 6 tygodni, bo organizm przestaje na nią reagować. Są takie badania, które wskazują, że już po 2 tygodniach stosowania preparatów z jeżówki uzyskujemy wzrost siły działania układu odpornościowego. Dlatego też jeżówkę zaleca się stosować 2 razy w sezonie, w tym sezonie przeziębień. Zaraz na początku, czyli jak robi się zimno, jak lato przechodzi w jesień, po 6 tygodniach przestajemy stosować, odporność, poprawa odporności będzie się jeszcze utrzymywała, bo to nie znaczy, że jak przestajemy stosować, to natychmiast ta odporność nam znowu spada i ponownie zaczynamy stosować w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać przebłyski wiosny, czyli już kiedy nie ma mrozu, ja bym powiedziała, że w lutym powinniśmy znowu rozpocząć stosowanie jeżówki. Natomiast jeżówka ma kilka przeciwwskazań do stosowania. Na przykład nie stosuje się jeżówki w przypadku gruźlicy, bo nie przynosi efektu. W przypadku chorób autoimmunologicznych, bo po prostu w chorobach autoimmunologicznych, czyli w chorobach z autoagresji, uzyskalibyśmy niestety nasilenie choroby. Tam nie wolno stymulować w żaden sposób układu odpornościowego. Nie zaleca się też stosowania jeżówki podczas ciąży, bo podczas ciąży organizm automatycznie ma obniżoną odporność, żeby nie próbował wyeliminować tkanek dziecka, które przecież nie są tkankami identycznymi z tkankami mamy. No i okazało się, że nie ma sensu stosować jeżówki w chorobach nowotworowych, bo nie przynosi ona żadnego efektu, chociaż zwykle substancje pobudzające nasz układ odpornościowy zwiększają też odporność przeciwnowotworową. Następny slajd, proszę. Także proszę Państwa, jak mówiłam, jeżówkę powinno się stosować przed okresem zachorowań, jesienią i przed okresem wiosennym. Powinno się ją stosować nie dłużej niż 6 tygodni. I bardzo ważna rzecz, proszę Państwa, nie zawsze lepiej, więcej oznacza lepiej. Okazuje się, że w przypadku jeżówki, jeżeli podawana była większa dawka, wysoka dawka, organizm nie reagował na tą jeżówkę. Organizm ma być pobudzony, układ odpornościowy ma być pobudzony do lepszej pracy, ale nie ma dostać zbyt dużo preparatu z jeżówki, bo zwyczajnie nie reaguje, nie przyjmuje, nie daje się pobudzić. Wobec tego nie uważajmy, że jak weźmiemy więcej, to odporność będzie pobudzona lepiej. Na rynku macie Państwo całe mnóstwo preparatów z jeżówki. Całe mnóstwo. To są preparaty z jeżówki, albo na przykład preparaty z jeżówki pomieszane, znaczy dodatkowo z różnymi innymi ziołami, tak jak na przykład immunofort. Jeśli chodzi o gotowe preparaty z jeżówki, najmniej skuteczne są po prostu herbatki z jeżówki, dlatego że w wodzie nie rozpuszczają się wszystkie składniki czynne jeżówki. Wobec tego lepiej przyjmować jeżówkę w postaci kapsułek, bądź w postaci kropli lub syropu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o jeżówkę, tutaj, tak jak mówię, ważną rzeczą jest, że nie stosujemy jeżówki w ciąży, ponieważ u kobiet w ciąży, ponieważ niestety mogłaby zastymulować, gdyby zagrażało poronienie, do poronienia. Następnym preparatem, który możemy stosować w przypadku problemów z odpornością, jest preparat z aloesu. I zanim o nim będę mówić, to należy wspomnieć rosyjskiego profesora Władimira Piłatowa, który zajmował się chorobami oczu, był oftalmologiem,
pierwszy raz przeszczepił rogówkę, w ogóle miał dużo sukcesów, jeśli chodzi o transplantologię. Znowu zapomniałam o zmianie slajdu, ale bardzo proszę o slajd, na którym właśnie jest profesor Filatow. I badając różne substancje, które miały stymulować odporność i na przykład pomagać pacjentom po zabiegach operacyjnych, zauważył, że niektóre rośliny, jeśli je się przetrzymuje, nawet w postaci odciętych liści, w trudnych warunkach, uzyskują specyficzne własności farmakologiczne. I taką właśnie taką możliwość stwierdził u aloesu. W fitoterapii używamy dwa gatunki aloesu. Aloes drzewiasty, to jest ten, który widzicie Państwo po lewej stronie. Jego hodowały najprawdopodobniej Państwa babcie na swoich parapetach. On był kiedyś bardzo popularny, w tej chwili jest mało popularny jako roślina domowa. Natomiast aloes zielony, ten, który widzicie Państwo po prawej stronie, ten możecie Państwo kupić nawet w tej chwili. Między innymi w Ikei widziałam sadzonki takiego aloesu. On wyrasta większy i jest takim surowcem zielarskim, który może nam dać po prostu więcej tych części czynnych, tych części zawierających substancje czynne. Otóż z liści aloesu uzyskuje się sok aloesowy, przede wszystkim ze skórki. Ten sok jest taki żółty. Oraz żel aloesowy z miąższu, z tego przezroczystego miąższu, proszę o następny slajd, z tego przezroczystego miąższu, który Państwo widzicie na slajdzie. Sok ze świeżych liści, a właściwie ten wyciśnięty miąższ, ma własności immunostymulujące. A świeże, taka zmiażdżona miazga z liści, bardzo jest skuteczna, jeśli chodzi o wspomaganie trudno gojących się ran, oparzeń, a też oparzeń, także od oparzeń popromiennych. Ten sok żółty ze skórki, tak zwana alona, jest wykorzystywana w preparatach przeciwko zaparciom, ponieważ powoduje rozluźnienie kału i ułatwia wypróżnienia w przypadku zaparcia. Natomiast wyciśnięty sok z miąższu aloesowego ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, ale też przeciwbólowe, przeciwwrzodowe i zwiększające odporność organizmu, po prostu pobudza układ odpornościowy organizmu. Proszę o następny slajd. Żel aloesowy jest używany do wspomagania gojenia ran i uszczelniania nabłonka jelit, ponieważ pobudza komórki skóry do tworzenia, do odnowy skóry, pobudza wzrost komórek naskórka i komórek nabłonkowych, także komórek nabłonkowych w jelicie i w nabłonku jelita tworzy ochronną barierę jelitokrew. Czyli na przykład wyciąg z aloesu może być skutecznie stosowany przy różnych nadwrażliwościach jelitowych, przy tak zwanym syndromie nieszczelnego jelita. Wiecie Państwo pewnie, że to jest pewna umowa nieszczelność jelit, prawda? No ale wiemy, że po prostu w niektórych przypadkach organizm zwiększa przepuszczalność jelit po to, żeby do jelita dostarczyć wodę, żeby na przykład spowodować usunięcie skałem tego, co nam przeszkadza w jelicie, no ale w drugą stronę wchodzą różne niestrawione do końca elementy treści pokarmowej. I żeby poprawić tą szczelność jelita, można stosować żel aloesowy. Stwierdzono, że inaczej niż w przypadku jeżówki, w przypadku wyciągu z aloesu, żelu aloesowego, następuje stymulacja przeciwnowotworowa organizmu. U
następuje stymulacja uwalniania cytokin, ale też cytokin, czyli takich cząstek, którymi układ odpornościowy się porozumiewa, ale też składniki czynne aloesu powodują opóźnienie podziałów komórkowych komórek nowotworowych. Proszę o następny slajd. No i to działanie, które dla nas jest najważniejsze, mianowicie działanie immunomodulujące. Otóż aloes zwiększa aktywność tych komórek, które są pierwsze na straży naszej odporności. One się nazywają makrofagi, a ich prekursory to monocyty krążą we krwi i jak trzeba zamieniają się w makrofagi. Aloes powoduje stymulację, zwiększenie ilości tych komórek, co powoduje, że gdyby nas zaatakowały jakieś drobnoustroje, no to nasz organizm po prostu zareaguje szybciej i sprawniej. I także stymuluje inne elementy, już takie bardziej skomplikowane, jak na przykład aktywację białek dopełniacza. To tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo zajęłoby to nam zbyt dużo czasu. W każdym razie stwierdzono immunostymulujące działanie żelu aloesowego. Ale oprócz tego, co jest bardzo, bardzo ważne, aloes działa przeciwzapalnie, czyli na przykład zmniejsza stan zapalny towarzyszący infekcji, co jest bardzo ważne, żeby po prostu poprawić komfort osoby chorej. Proszę o następny slajd. Aloes ma także działanie przeciwbakteryjne, przeciwko różnym bakteriom, między innymi przeciwko bakteriom właśnie, które wywołują u nas choroby przeziębieniowe, ale także na przykład ma aktywność przeciwgrzybiczą, na przykład w stosunku do Candida albicans, takiego grzybka, który potrafi się w nas zadomowić w różnych częściach naszego organizmu. I to działanie polega przede wszystkim na stymulacji makrofagów właśnie do pożerania tych cząstek bakterii czy grzybów, które mogłyby spowodować u nas chorobę. Aloes, wyciąg z aloesu, żel aloesowy, tak? Żel aloesowy ma także własności przeciwwirusowe, zwiększa aktywność limfocytów T cytotoksycznych, to są takie limfocyty, które, takie komórki, które prowadzą do śmierci naszych komórek zainfekowanych wirusem. Poza tym wyciąg z aloesu uniemożliwia prawidłowe budowanie się białek wirusów i hamuje bezpośrednią replikację wirusów, nawet tak groźnych wirusów jak wirus HIV oraz wirus opryszczki. Proszę o następny slajd. Preparatem z aloesu, wyciągiem właśnie z żelu aloesowego jest biostymina. Biostymina jest to wodny wyciąg z liści aloesu, które wcześniej były poddawane właśnie działaniu zimna i ciemności. I kiedyś podawany był domięśniowo lub podskórnie jako naturalny immunostymulator. Obecnie podawany jest doustnie. Przynajmniej w Polsce podawany jest doustnie. Wskazaniami do stosowania biostyminy są infekcje układu oddechowego, infekcje skóry, stany zapalne narządu wzroku, ale też na przykład zapalenie zatok, w tym przewlekłe zapalenia zatok, choroby alergiczne, infekcje układu moczowego i moczowo-płciowego, ale też choroby przemiany materii połączone z trudnością z oczyszczaniem się ze szkodliwych metabolitów. W tej chwili, tak jak mówię, w Polsce mamy dostępny preparat biostyminy do podawania doustnego. Obecnie jest to preparat doustny. Widzicie go Państwo tutaj poniżej. To są takie ampułki jak do wstrzyknięć i na przykład dawkowanie jest zgodne z zaleceniem producenta i na przykład podaje się biostyminę doustnie u dzieci z obniżoną odpornością, na przykład w momencie, kiedy dziecko rodzi się jako wcześniak,
jeszcze z niewykształconą odpornością i na przykład zostanie zakażone jako niemowlę, jako noworodek jakąś bakterią, nawet wewnątrzszpitalną zdarza się. Wobec tego istnieje konieczność podania antybiotyku takiemu dziecku, żeby po prostu zahamować problem, no nawet po prostu uniknąć śmierci takiego wcześniaczka. Ale wtedy często dziecko ma upośledzoną odporność. Wtedy podaje się, między innymi można podawać biostyminę doustnie. U dzieci małych i młodsze dziecko, tym skuteczniejsza jest biostymina podawana doustnie i podawana przez dłuższy czas potrafi rzeczywiście odbudować w dobrym stopniu odporność. Oczywiście podawanie wyciągów z aloesu ma też swoje przeciwwskazania. I to są takie choroby jak białaczki, choroby tkanki łącznej zwane kolagenozami, gruźlica, aha, proszę o zmianę slajdu oczywiście, choroby autoimmunologiczne i choroby rozrostowe, na przykład choroby rozrostowe skóry. Nie stosuje się też preparatu u kobiet w ciąży, ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie dlatego, żeby było wiadomo, że jest szkodliwy, ale dlatego, że nie ma badań potwierdzających nieszkodliwość tego preparatu. Proszę o następny slajd. Ale proszę Państwa, oczywiście możemy coś zrobić sami, jeśli chodzi o aloes, o ile go tylko mamy. Tylko proszę pamiętać, że skuteczny aloes to jest aloes co najmniej 3-letni. Jeśli taki aloes mamy, to przestajemy go podlewać przynajmniej na tydzień przed pozyskiwaniem, a jeżeli nie będziemy go podlewać dłużej, będzie jeszcze skuteczniejszy. Odcinamy liście, myjemy pod bieżącą wodą, owijamy w nieprzejrzysty papier i umieszczamy w lodówce na 10 dni. Po czym miażdżymy najlepiej w moździerzu, lub wyciskamy sok, ale bez użycia metalowych przedmiotów, więc najlepiej zmiażdżyć w moździerzu i najlepiej nie stosować takiego metalowego noża, jak tu na zdjęciu, tylko na przykład ceramiczny, albo wręcz porwać ręcznie. Jeżeli już, to po prostu zastosować, ale nie stosować żadnych metalowych elementów do wyciskania całego soku. I zalać winem, czerwonym winem wytrawnym, taka była receptura rosyjska, ale z kolei w krajach niemieckojęzycznych do robienia wyciągów ziołowych stosuje się wino białe, też może być wino białe, w proporcjach 1 do 10. Trzymamy w ciemności, bądź w ciemnej butelce, bądź w słoiku w ciemności przez 14 dni, po czym przyjmujemy łyżkę dziennie, my dorośli, dzieciom, troszkę starszym dzieciom możemy podawać łyżeczkę, ale oczywiście rozcieńczone w wodzie. Proszę Państwa, proszę o następny slajd. Następną rośliną, która daje nam poprawę odporności i jest bardzo skuteczna w wielu różnych schorzeniach, jest w tej chwili możliwa do kupienia, w tej chwili dojrzała aronia czarnoowocowa. Aronia czarnoowocowa, która także została do nas sprowadzona z Ameryki i która co prawda przez Rosję tam została rozpropagowana, stamtąd przyszła, ponieważ zaczynam mieć coraz mniej czasu, więc pozwolicie Państwo, że nie będę o historii aronii opowiadała, a o jej zastosowaniu. Surowiec farmaceutyczny stanowią dojrzałe owoce, z których możemy robić soki, syropy, dżemy, preparaty wzmacniające i przy okazji preparaty obniżające ciśnienie krwi i poprawiające krążenie, ale tylko u tych osób, które mają kłopoty z ciśnieniem krwi. Na rynku możemy znaleźć suplementy diety i leki roślinne zawierające wyciąg z aronii. Tutaj macie Państwo po prawej stronie pokazane, jak one wyglądają. Jest wiele różnych preparatów z aronii, mogą to być też preparaty naturalne. Aronie mają bardzo dużo polifenoli, kwasy fenolowe, flawonoidy. Jeśli chodzi o polifenole, to mają ich więcej niż osławione czerwone wino, jeśli Państwo pamiętają o paradoksie francuskim.
Dodatkowo zawierają bardzo dużo witamin, prowitaminy A i E, ale także witaminy z grupy B, C i witaminy PP oraz wiele składników mineralnych, także garbniki, kwasy organiczne. Dojrzałe owoce aronii i przetwory z nich mają działanie antyhepatotoksyczne, czyli ochraniają naszą wątrobę, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, wirusowe i antybakteryjne. Dowiedziono także, że zwiększają ilość cynku w organizmie, a cynk jest niezmiernie potrzebny do prawidłowego działania układu odpornościowego. Jeżeli mamy niedobór cynku, nie dojrzewają limfocyty T. Następny slajd oczywiście proszę, gdzie właśnie jest o tym. I proszę Państwa, okazało się, że antocyany występujące w aronii mają silniejsze własności antyoksydacyjne niż witamina E, kwas askorbinowy, czyli witamina C, czy beta-karoten. Są naprawdę bardzo silnie działającymi antyoksydantami. Proszę o następny slajd. Wpływają także bardzo pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy. Uszczelniają naczynia krwionośne, zmniejszają nadreaktywność płytek krwi, czyli działają przeciwzakrzepowo, ale też zmniejszają poziom tego tak zwanego złego cholesterolu, obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają rozmiary martwicy mięśnia sercowego, jeżeli dojdzie do zawału, także na układ krążenia także. Proszę o kolejny slajd. Działają przeciwnowotworowo, hamują działanie kancerogenów, łagodzą dolegliwości po chemioterapii. Natomiast jak innych ziół nie stosuje się podczas chemioterapii, dlatego że zmniejsza się wtedy skuteczność chemioterapeutyku, ponieważ aronia powoduje szybsze usunięcie chemioterapeutyku z organizmu, więc przed chemioterapią i po chemioterapii. Mają działanie przeciwwrzodowe, poprawiają stan jelit, mają działanie przeciwcukrzycowe, przy czym pomagają w normalizacji masy ciała w cukrzycy, obniżają stężenie glukozy i poprawiają naczynia krwionośne, stan naczyń krwionośnych, co w przebiegu cukrzycy jest bardzo ważne. No i wreszcie ciekawostka, mają działanie promieniochronne, na przykład chronią przed promieniowaniem jonizującym, mogą być wykorzystywane po chemioterapii, chronią przed uszkodzeniami skóry, przy radioterapii, chronią przed uszkodzeniami skóry spowodowanymi radioterapią, no i chronią skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym. I na rynku mamy sporo różnych preparatów, to są i suplementy diety, i leki zawierające wyciąg z aronii. Bioaron C został bardzo dobrze przebadany i wykazano jego skuteczność. Natomiast też bardzo skuteczne są naturalne preparaty, które sami możemy zrobić. To są zarówno drzemy z aronii, soki z aronii, czy nawet suszona aronia, którą po prostu zmielimy i którą będziemy sobie suplementować w ilości taką na przykład płaską łyżeczkę dziennie. Będzie nam generalnie poprawiała zdrowia. Możemy też kupić takie kilkulitrowe pojemniki z sokami i sobie po prostu dawkować na przykład codziennie po filiżance. Proszę o następny slajd. Czarny bez ma też podobne własności do aronii. Też możemy go stosować prewencyjnie oraz podczas trwania chorób, ponieważ podczas trwania choroby zarówno czarny bez, jak i aronia będą zmniejszały nasilenie infekcji, będą przyspieszały zdrowienie. Owoce czarnego bzu, podobnie jak i aronia, oprócz działania immunomodulującego, oprócz działania wspomagającego wychodzenie z infekcji, jeszcze będą chroniły wzrok. Więc nie zapominajmy o czarnym bzie, który jest też dobrym i dostępnym, powszechnie rosnącym w Polsce krzewem. Proszę o następny slajd. Czosnek pospolity. Proszę Państwa, czosnek jest doskonałym lekiem roślinnym i immunostymulatorem.
ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwzakrzepowe, reguluje ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi, no i poprawia odporność. Stymuluje aktywność makrofagów, ale też tak zwanych naturalnych zabójców, innych rodzajów komórek. Działa, następny slajd proszę, działa przeciwdrobnoustrojowo, właściwie na większość drobnoustrojów, które mogą nam szkodzić. Nie tylko drobnoustroje, które są charakterystyczne dla przeziębień. To jest szerokie spektrum bakterii. Ale żeby uzyskać takie działanie czosnku i immunostymulujące i przeciwbakteryjne, musimy przyjmować świeży czosnek. Osoby dorosłe powinny przyjmować 4 gramy świeżego czosnku codziennie. Nie da się na wyrost zastymulować czosnkiem układu odpornościowego. Proszę o następny slajd. Bardzo ważny jest też poziom cynku w organizmie. Cynk zarówno potrafi przyspieszyć likwidację infekcji, jak i wspiera naszą odporność przeciwinfekcyjną. Bez cynku nasz układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo i powinno się suplementować cynk poza okresem infekcji. Mężczyźni 10-15 mg, kobiety 10 mg na dobę, dzieci stosownie do masy ciała, a w okresie infekcji podawać większą ilość, większą niż 75 mg u osoby dorosłej, aby przyspieszyć zdrowienie. Proszę o następny slajd. Macie Państwo najróżniejsze preparaty z cynkiem, one są niedrogie i są wszystkie skuteczne. Co jeszcze możemy zrobić, żeby infekcja nie wystąpiła? Proszę Państwa, możemy jeszcze stymulować odporność beta-glukanami. To są takie polisacharydy, które na przykład występują w ziarnie owsa. W jaki sposób działają? Otóż one występują w osłonce owsa, w tych otrębach owsianych i mają strukturę podobną do struktury ściany komórkowej bakterii. Wobec tego, jak się przedostaną do naszego organizmu, do naszych jelit, to w naszych jelitach, z naszych jelit pojawia się sygnał, że są bakterie, trzeba walczyć. I układ odpornościowy zostaje postawiony w stan gotowości. Jest wróg, trzeba natychmiast z nim walczyć. Wspomagana jest odporność przeciwwirusowa, przeciwbakteryjna, przeciwpasożytnicza, a nawet przeciwdrobnoustrojowa. Poproszę następny slajd. Poza tym beta-glukany są probiotykami dla bakterii jelitowych i w ten sposób hamują na przykład możliwość powstawania nowotworu jelita grubego, który jest dość często występującym nowotworem. Agencja Żywności i Leków amerykańska poleca dzienne spożycie dla dorosłych osób 3 gramy beta-glukanów. Natomiast musimy pamiętać, że w przypadku owsa, bo beta-glukany są nie tylko w owsie, powinniśmy pamiętać o obecności kwasu fitynowego w nasionach owsa. Kwas fitynowy to taka substancja, która łączy się z wapniem, magnezem, żelazem, cynkiem w nierozpuszczalne związki, uniemożliwiając wchłanianie tych substancji. Wobec tego, zanim zrobimy sobie taką właśnie uodparniającą owsiankę na śniadanie, bo to jest bardzo dobry system uodparniania, to wieczorem powinniśmy namoczyć płatki owsiane zimną wodą. Wtedy w tym owsie, w tych płatkach zaczną następować takie zmiany. Proszę o slajd, na którym są płatki owsiane z owocami. Takie zmiany, które spowodują, że kwas fitynowy ulegnie naturalnemu rozłożeniu, a rano mamy gotowy posiłek, dolewamy tylko ciepłego mleka bądź jogurtu zimnego, dokładamy owoców, orzechów i zjadamy pełnowartościowy posiłek, który poprawia nam odporność na 72 godziny, jak wykazały badania. Poza tym, proszę o następny slajd, płatki owsiane obniżają glikemię, odchudzają,
działają przeciwmiażdżycowo i bardzo ważne, działają przeciwnowotworowo. Mamy bardzo dużo na rynku preparatów z beta-glukanami, nie tylko dla ludzi, także dla zwierząt. One wszystkie są skuteczne pod warunkiem prawidłowej dawki, nie mniejszej niż 1,2 grama beta-glukanów dziennie, a amerykańskie dane mówią o 3 gramach dla dorosłej osoby, u dzieci odpowiednio mniej. Ale pamiętajcie Państwo, ja wiem, że już mi się czas kończy, ale dajcie mi Państwo jeszcze 3 minuty. Pamiętajcie Państwo, że beta-glukany występują także w drożdżach, tylko trzeba by je zagotować, i w grzybach kapeluszowych, tych, które zjadamy, ale też w tych, których nie jemy, a które używane są na przykład w krajach azjatyckich w terapiach przeciwnowotworowych, i to w terapiach standardowych, czyli w szpitalach leczących chorych na nowotwory. I tak na przykład boczniak ostrygowaty jako przykład grzyba, który możemy hodować, możemy znaleźć, a możemy wreszcie kupić w marketach. On zawiera także beta-glukany, jest w ogóle bardzo dobrym posiłkiem, obniża poziom cholesterolu w wątrobie, przy czym dla nas najważniejsze jest dzisiaj działanie uodparniające, poprawiające stan układu odpornościowego. Beta-glukany z boczniaka są bezpieczne dla wszystkich. Musimy tylko pamiętać, przyrządzając posiłki z takich boczniaków, że musimy je minimum 20 minut gotować, żeby dostać się do tych beta-glukanów, bo komórki grzybów są zbudowane z chityny, której my nie trawimy. Musimy tę chitynę zniszczyć termicznie. Proszę Państwa, ale w grzybach, tych, które zbieramy, które suszymy, które zjadamy na świeżo, też występują beta-glukany. Oczywiście proszę o zmianę slajdu na slajd, gdzie jest koszyk z grzybami. Tam też wszędzie są beta-glukany. I w kurce, którą Państwo widzicie, i w grzybach, które widzicie Państwo na następnym slajdzie. Mam nadzieję, że pani, która zmienia slajd, trochę słuchając tego, o czym mówię, też zmienia ten slajd i teraz widzicie Państwo kozaki, rydze, pieczarki i maślaki. Oprócz beta-glukanów mamy tutaj bardzo cenne składniki, takie jak tryptofan, aminokwas egzogenny, serotoninę, czyli hormon szczęścia, melatoninę, która ułatwia nam zasypianie, i kwas kynureinowy, który chroni nasze komórki nerwowe, komórki mózgu. Wszystkie grzyby jadalne zawierają beta-glukany, tylko pamiętajcie Państwo, że zawsze musimy te grzyby, czy suszone, czy świeże, gotować 20 minut, żeby dostać się do tych składników czynnych. A jako ciekawostka, także ten grzyb jadalny ma silne działanie immunostymulujące z powodu beta-glukanów. Grzyb niejadalny, taki jak wrośniak różnobarwny, który też nas uodparnia, a przy okazji działa przeciwnowotworowo i jest podawany na przykład w terapiach przeciwnowotworowych w krajach azjatyckich bezpośrednio w szpitalach, czy chociażby soplówka jeżowata, która oprócz działania na nasz układ odpornościowy wspomaga jeszcze mózg, chroniąc na przykład przed chorobami demencyjnymi. Tutaj ten grzyb możemy sami hodować, a możemy kupić po prostu suplement zawierający wyciąg z tego grzyba. Aż tak wiele grzybów ma działanie przeciwnowotworowe, ale poprzez stymulację naszego układu odpornościowego. A jeżeli stymulacja odporności przeciwnowotworowej, to proszę Państwa, mam nadzieję slajd, który pokazuje mnóstwo różnych grzybów w kółko ustawionych. Jeżeli jest stymulacja przeciwko chorobom nowotworowym, to jest stymulacja też przeciwko chorobom infekcyjnym. Także proszę Państwa, jedzmy grzyby, jedzmy owies, stosujmy aronię, stosujmy bezczarny, jeżówkę, a będziemy zdrowi. Dziękuję Państwu za uwagę.